Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz z vloga Azja Filipiny. No, jest 6 rano dzisiaj, jestem w miejscowości Sikihor na wyspie Sikihor. Jak możecie zobaczyć, mam długie spodnie ubrane, no zastanawiać się może dlaczego, no to jest miejscowość portowa. Będę dzisiaj płynął do Dumaguete, bo muszę przedłużyć moją wizę, bo już mija mi teraz 23 dzień pobytu tutaj. I po prostu jadę sobie przedłużyć wizę na kolejny miesiąc, bo zostanę kolejny miesiąc na Sikihor. No, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Nie wiem, czy mam do tego biura imigracyjnego, czy będę mógł wejść, ale postaram się wam mniej więcej pokazać, jak się taką sprawę załatwia. Jest to mój pierwszy raz w sumie, to zresztą mam nadzieję, że się odnajdę. No dobra, zaczynamy dzisiejszy odcinek. No ja już idę w stronę statku. Statku jeszcze nie ma, tak mi się wydaje, bo mam jeszcze pół godziny do odpływu. Myślałem, że trochę wcześniej będę mógł wyjechać, wypłynąć, bo tak się dowiadywałem. Tam u mnie w ośrodku mówili, że o 6 już jest pierwszy, o 6 czy o 6.30, a jednak jest o 7.30 pierwszy statek. Bilet z Sikihor do Dumaguete kosztuje 234 peso tym statkiem, którym ja płynę. Jak jechałem z Dumaguete tutaj, to był dużo droższy, ale wziąłem wtedy jakiegoś, nie wiem, jakiś taki statek, który podobno szybciej chyba płynie, coś takiego, ale to mi się aż tak nie śpieszy tam. No dobra, zaraz zobaczymy, jak to jest na statku, pokażę wam. No, tym co płynąłem z Dumaguete na Sikihor był ładniejszy, nowszy na pewno, dlatego pewnie droższy. Tutaj widzę, że jeszcze auta nawet można skutery zabierać. Buja się strasznie. No, zobaczymy jak się będzie płynąć. Choroby tej morskiej to nie mam raczej, czyli nie będę miał problemu. Lecimy, do zobaczenia Dumaguete. Tak to wygląda na pokładzie statku, tam widzę, jeszcze mają nawet jakiś bar, nie wiem co można kupić. Na tym ostatnio jak płynąłem z Dumaguete nie było. No co, nie są zbyt wygodne siedzenia, te ostatnio były też niewygodne, ale więcej miejsca jest w tym statku, jest dużo tańszy, dlatego następnym razem na pewno tego wybiorę. Tato jak płynąłem z Dumaguete było bardzo mało miejsca. No jeszcze raz się tutaj jakaś obraca cieszy. Dobra, no co, nagram już więcej z Dumaguete, jak będę na miejscu. Ci ludzie kręcą. A ja się wstydzę. Dobra, ja już jestem na miejscu w Dumaguete, w porcie w Dumaguete i mogę wam już powiedzieć, że wiem dlaczego ten statek, ten prom, którym teraz płynąłem, był tańszy. No, chodził jak taki, nie wiem, ruski czołg bez żadnego tłumika. Głośne to było strasznie. Naprawdę zmęczyła mnie trochę ta podróż. Ale nie narzekam, no nie było jakoś tam tragicznie. Niewygodne mieli strasznie te ławeczki tam tak samo. No ale jednak cena zrobiła swoje, dlatego było trochę taniej. Będę wracał raczej tym samym. W ogóle jak się zastanawiał, dlaczego jestem tutaj tak rano, tak wcześnie, to nie chodzi o to, że nie ma później żadnych promów, tylko chodzi o to, że jest z rana pochmurnie i nie jest tak gorąco, a do urzędu trzeba w długich spodniach iść. No to później się zamierzam przebrać, bo ugotowałbym się w tym upale przecież. No co, idziemy, jestem w porcie. Idę szukać jakiegoś tricykla i jadę do biura. Do zobaczenia pod biurem. A jeszcze zapomniałem wam dodać, do ceny tam biletu, którego się płaciło, dochodzi jeszcze opłata terminalowa, tam było 14 jakieś peso, no nieduża, ale jeszcze trzeba to wziąć pod uwagę, że troszeczkę jest droższy bilet niż mówiłem na początku, razem z tą opłatą. I co? A, moje takie spostrzeżenie ogólnie, jak już tu jestem od tego niecałego miesiąca. Filipińczycy boją się deszczu i takich jakieś nawet mrzawki. Bo teraz, jak ten, były trochę fale, jak płynęliśmy, no i tam z jednej strony burty po prostu woda tak delikatnie, taka mrzawka wpadała.
Oni dosłownie dwa razy, ja tam też siedziałem, nawet mnie to nie ruszyło, nawet się nie zastanowiłem, to taka mrzawka tylko dosłownie leciutka poleciała. Oni się od razu zerwali wszyscy i na drugą stronę tego promu, no nie? Całego przeszli. Dla mnie to było takie w szok trochę, ale już właśnie widziałem nawet jak tutaj jest delikatny deszcz zaczyna się, to oni po prostu uciekają, chowają się strasznie przed tym deszczem. Nie wiem czemu w sumie, bo to jest tak gorąco, że taki deszcz przy temperaturze na przykład 5 stopni, to Holendrzy przykładowo to zabierają rodzinę i idą na rowerami pojeździć, no nie? To taka naprawdę nawet większy deszcz. Dlatego tutaj mnie to trochę dziwiło. No ale co, kraj to obyczaj, no nie wiem. Może się od kogoś dowiem kiedyś, dlaczego się tak deszczu boją. No. Dobra, złapałem tricykla i lecimy. I lecimy do biura imigracyjnego. Koszt takiej podróży z tricyklem 30 peso, jakby ktoś był zainteresowany. Myślę, że można by się utakować o parę peso, ale już nie będę przesadzał, bo to nie jest aż tak dużo. Ogólnie tricykl można się dosiąść do kogoś, jak ktoś idzie sam, to oni się trzymują normalnie tutaj i można się do niego dosiąść, jechać sobie z kimś jeszcze. Ale zaraz ogólnie będę wypożyczał też, jak już może w następnym odcinku wam pokażę, będę wypożyczał skuter, motor i pokażę jak tutaj się jeździ. O, tutaj widziałem z telefonami, no ja nie mogę znaleźć obudowy już nigdzie do mojego telefonu. Tutaj chyba gościu wysiada teraz. No to on wysiada tutaj, a ja jadę dalej. Jest wcześnie rano, nie ma jeszcze tak dużo bardzo ludzi, no ale już miasto żyje. Pokażę was. No to zaraz się widzimy pod biurem imigracyjnym. Dobra, dokończę ten odcinek innego dnia, bo przyjechałem 30 listopada jest dzień wolny w biurze. No to się wybrałem. No ale cóż, jakoś dzisiaj tu spędzę ten dzień. Nie spodziewałem się tego. No tak się przygotowałem. Dobra, dokończę ten odcinek jutro, bo jutro tu na pewno muszę przyjechać. No tak wam jeszcze chciałem pokazać jak wygląda w Domagette przechodzenie przez ulicę. Tutaj się nikt nie zatrzymuje, po prostu się przechodzi między samochodami. Tak każdy na siebie uważa, no nie, na spokojnie jakoś to funkcjonuje. No ale dalej trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie da się po prostu podejść do pasów, to trzeba, no, nie liczy na to, że się ktoś się zatrzyma. Już w któryś raz tu jestem, no chyba czwarty. Trzeci, czwarty, nie wiem, no któryś raz. No to nikt się jeszcze mnie nie zatrzymał na pasach. Ale jak już się wejdzie konkretnie na przejście, no to albo ciebie miną, ale dalej się nie zatrzymają. Idzie się przyzwyczaić, myślę. Witam was ponownie z Domagette. Jestem tutaj kolejnego dnia. Już dzisiaj mi się udało przedłużyć wizę, to znaczy muszę jeszcze czekać tydzień czasu na odbiór mojego paszportu już z wizą przedłużoną. No i tak, miałem wam powiedzieć jak to wyglądało. To wszedłem sobie normalnie, przed biurem siedział, stał ochroniarz. Biuro takie nie za ciekawe, malutkie, takie prowizoryczne bym powiedział. Trzeba było tam wypełnić jakąś kartkę, tam rozwaga, dane swoje, dane kontaktowe oraz miejsce, w którym się przebywa. No
No i później się wchodzić do środka. Wszystko trwało w sumie 15 minut może. Bardzo szybko to wszystko było sprawnie. Akurat byłem w dobrym momencie, że nie było dużo ludzi tam. Bo jak wychodziłem, to już tak się zebrało, nie wiem, z 7 osób. Widać, że popularne jest przedłużanie wizy na Filipinach. No i tak, wypełniłem wszystko. Pani powiedziała, że za równe 7 dni mam tutaj wrócić, czyli dzisiaj jest czwartek, następny czwartek wracam. Nie mam paszportu teraz. Na całe szczęście skserowałem swój paszport, bo nie wpuścili mnie chyba na statek bez dokumentu żadnego, a nie mam przy sobie innego żadnego. Nawet nie pomyślałem. Chyba, że z prawo jazdy mnie puszczą, nie wiem, muszę to jeszcze zaraz obczaić. No i tak, i koszty jakie są takiej przyjemności. Koszt to był 2030 peso za 20 dokładnie 9 dni przedłużenia wizy. Czy to jest dużo? Nie jest tak bardzo dużo, no nie, no ale jednak trzeba płacić, no, jak się chce zostać dłużej. A to już nie cieszy. Kurde, rozczodrany jestem. Znowu rano jest, znowu przyjechałem rano, dzisiaj jest akurat słonecznie. Żałuję, że nie przyjechałem, że tego wczorajszego dnia całego, który tu byłem, nie zrobiłem dzisiaj. Jakbym wiedział, że jest zamknięte, to nie dość, że musiałem dwa razy jechać, wydawać dwa razy na podróż całą tutaj. To dzisiaj jest ładna pogoda, dlatego mógłbym po prostu spędzić ten dzień, jak wczoraj z tymi wodospadami, po prostu w ładnej pogodzie, no ale nie narzekam. Byłem, było fajnie. Przeżycia też mam, nie nagrywałem wam już na wczoraj nawet tego, ale w takim deszczu jechałem, że masakra. Byłem cały przemoczony, no. No ale dobra, to zakończenie tego odcinka, teraz jeszcze idę coś zjeść tutaj. Zaraz wracam z powrotem do Sikihor. No i na zakończenie tego odcinka, no co? Jak chcecie jeszcze jakieś pytania odnośnie wizy, no nie wiem, chyba wszystko powiedziałem, to było bardzo proste. Możecie zostawiać komentarze. No i jak macie jakieś pytania odnośnie tego, to też piszcie w komentarzach. No i jak wam się podobał odcinek, wiem, że jest trochę słaby, ale tak podstawową informację wam przekazałem na raty, bo dwa dni, ale jest dobrze. Tam dałem jakimś właśnie jeszcze dzieciakom, widzę tutaj, że brają wszędzie z każdej strony. Tak, dzieciakom jeszcze parę groszy dałem, no to jak to oni tam wszędzie się dzieli, to co możecie dopisać do wydatków, że jeszcze parę groszy można wrzucić dzieciom, które po prostu są biedne. No dobra, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie lajki, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.